My tu będziemy kosić, widzę. Teraz tak, tu mamy ten. Ok, tam jest na raz. Tu będzie koszenie, a tu żeśmy rzodkiew oleistą posadzili. Czy mamy coś w silosach? Nie ma nic, a tutaj mamy soję do skoszenia. Przyspieszam. I tak, aha, bo cena soi tu zaczynała spadać, 1804 w tym najlepszym punkcie. Tylko, że na pociągu jeszcze rośnie i cholera wie, co tu robić. Jak wyrośnie i skosimy. Chyba na pociągu jednak dobra będzie też cena. Może nawet lepsza niż tutaj było w ten Gomez Richacres. Wyrosło? Zobacz, że wszędzie ceny soi są na zielono. Pierwszy raz chyba tak jest. Trzeba porać? O kurde, nie wiem. Zaraz sprawdzę, bo teraz jadę pod górkę. Nie? To dobrze. Co mam tu dziać? Soję, soję, oczywiście. Tutaj już zawsze będziemy dawać soję, póki nie zmienimy kombajna mojego. Żebym ja dwa paski zrobił i spokojnie wysypywał. Ja ten pasek dojadę, wysypię i już idę tam polewać, nie? Z drugiej strony też puściły wtedy się. Tak. Znaczy od swojej strony, nie? Kurde, byłem w pick-upie, mogłem zerknąć, co się dzieje na tym polu w ogóle. A wyrosło to już, tylko cholera wie, czy to jest... Jak to już raz wyrośnie, pisało niby, żeby... Już wtedy siać, nie? No zaraz sprawdzę, tylko tutaj najpierw opryskam, dopiero potem będę się tam zapoznawał z tym. Kurde, mi się tutaj ten nawóz kończy, cholera jasna. No dobra, to no to jeszcze wystarczy. Na pewno do pociągu, tak? Tak, tak, tak. No jeszcze sprawdzę, ale tak, bo tam była najlepsza cena, 1785. W Gold Pacific Grain jeszcze rośnie, ale jest zbyt wolno, żeby tam osiągnęło dobrą cenę. No była dobra w Gomez Richacres. O 30 chyba euro była większa, ale zanim wyrosło, to już spadła, nie? Oho, zablokowali się chyba nawzajem, nie? Tak. Sanawa. O, oleista na tym. Na mapie, patrzyłeś? Nie, jeszcze nie patrzyłem. Póki co ten siewnik jeden zabieram. Na razie tu na bok odstawię, pierdziele, nie będę teraz wracać. Kurde, byśmy mieli tego tira, to by to nam o wiele szybciej ten. Jak co? Mieli tego tira, bo tak to trzeba po dwa razy jeździć tam. Ta, tira. No też by było fajnie, no to kiedyś na pewno se kupimy, nie? Ale najpierw reszta, nie? Zostało nam tak naprawdę jeszcze tylko jeden kombajn wymienić, ten mój zasrany. I jeszcze jeden niebieski traktor kupić, no i wtedy już możemy wziąć ten ciężarówkę, nie? Natomiast przyczepy i tak bym ja zostawił w razie czego, żeby zawsze były. Bo tam do ciężarówki i tak o wiele więcej nie możesz wpakować, tam chyba jest 50 parę ton. Nie wiem, ile to jest. A, miałem jechać zobaczyć, czy da się polać tą rzodkiew. I czekaj, na mapie w ogóle miałem zobaczyć, jak to wygląda. To jest, że niby rośnie. Zaraz zobaczę, czy to się da polać. Ale tego raczej nie trzeba polewać. Ja wiem, ale... Ale z ciekawości zobaczę.
No da się. A na mapie się zmienia kolor? Tak. Tylko pytanie, czy to jeszcze wyrośnie, jak polejemy. Można spróbować, nie? Może będzie jeszcze więcej, kurde, zbiorów. Cholera wie. Jak nie masz co robić, to byś wziął, pojechał ten drugi opryskiwacz, zatankował. Zalał. No zaraz. Dam ledwie co jest i chyba tego czerwonego w końcu sprzedamy. Jednego. Proszę, jak będziemy tutaj czekać na wyrośnięcie, trzeba będzie obserwować właśnie to pole numer 24, co się tu będzie działo. Czy to jeszcze podrośnie? Czy to już tak zostanie? Gówno widzę, kurde. A gdzie są te polewaczki? Jakie polewaczki? No te, co mam ten, zalać. No, pod czerwonym jest podpięta. I ten czerwony sprzedajemy jeden? Tak, tak. Co ma na niej paliwa, tak? Tak, tak, on ma tam 40 już litrów koło. Swój kombajn umyłeś? Nie, nic jeszcze nie było. Aha, dobra. Ten stoi wolny. Mam go sprzedać od razu, tak? Aha, dobra, to jak ty byś sprzedawał, to trzeba wrócić polewaczką. Dobra, to ja tam jadę żółtym. No, możesz go sprzedać. Możesz tego żółtego po prostu ten, zresetować. No dobra, już. Już jadę. I tak będę szybciej niż ty. Polewaczkę też mam sprzedać? Nie. Ciekawe ile. Daj spokój. Będzie bieda. 11 tysięcy. Czy mamy kredyt spłacony cały? Nie, to dlaczego? Tego nie zrobiłem. Dobra. 45 ton. Czy ja mam tu stać na tym i się patrzeć, co się dzieje? Na razie nie, bo będę jechał teraz tą soję sprzedać, więc chwila. Sprzedaję. I proszę ja ciebie, mamy równe 100 tysi, a zyskaliśmy 80, prawie 2 tysiące. Za te soje. Bardzo ładnie. Także na pewno już do zera spłacamy kredyt. Kredyt, 80 tysięcy mamy. Zostało nam jeszcze 20. Także no problemo. No co, to powiem tak, jeszcze 210 tysięcy i możemy ten kombajn kupić. Nawet nie, mniej, bo przecież sprzedamy ten nasz, nie? Ile ten nasz kosztuje? Znaczy nasz, mój, ten złom. Nie wiem, tam z 30 kafli chociaż za niego dostaniemy chyba. Nie więcej, z 80 chyba. 69. No to liczmy 70. To ty, 70 mniej. A tu mówiłem 210, czyli 10,60, czyli jeszcze 140 tysięcy. Dwa zbiory i mamy, kurde, kombajn. Dobra, przybierasz czas, ja będę patrzył na tą rzodkę, co się dzieje. No, ja też będę na to patrzeć właśnie. Aha, na rzodkiew, ale też trzeba patrzeć gdzie indziej, nie?
jednocześnie. Aha, to ja mam patrzeć gdzie indziej? No, no, to ty patrz gdzie indziej, bo nie będziemy wiedzieli, kiedy wyrośnie. Tylko, że u ciebie też wcześniej wyrasta, nie? Najwyżej będę zerkał na to pole, nie wiem, to duże, nie? O, tak stanę i będę wiedział. Dobra, ja w sumie może też patrzeć na rzadkie, bo ja tam patrzę, obserwuję drugie pole też. Kamerę sobie odwróciłem, także widzę. Wyrosło. U mnie nie. Ale tu się nic nie stało. Czyli to można już ten. Tak, ale to musimy jeszcze poczekać i tak. Żeby tą kolejność zachować, nie? Dobrze. Czekaj, żeby... O, dobra. To ja mam z tym stąd jechać. Tak, bo tu tam już nic nie zdziałamy. Nie, ja tu 26 zrobię, ty weź te trzy małe przeleć. Jak tam ci idzie? Ostatni pasek. No to ja też zaraz będę jechał ostatni w drugą stronę. Już nawraca mi. Czyli tam będziemy musieli posadzić dopiero jak skosimy z tych trzech. Poczekamy, aż wyrośnie, raz. I wtedy powinniśmy właśnie kościć z 24, nie? I od razu siać, więc wtedy właśnie dopiero posiejemy. Ciekawe, o ile będzie więcej. Tak. Tam możesz to sprawdzić, nie? Wiesz co, ja z 24... Czekaj, a tak, zapisywałem soję. Ile mieliśmy przy nie po tym? Bez tej oleistej całej zasranej trawy. 11 ton, 170 kilo mieliśmy. Soi chyba też. Tak, soja, a teraz mamy też. Dobra, już kończę prawie. Mam jechać tam, nie do ciebie. A tam już jest na 3 razy, tak? No, chyba tak. Ciebie. Weź zerknij, bo nawet... Tak, ale... 3 razy. No to dobra, to możesz tutaj przyjechać w sumie. A jaki ma teraz kolor na mapie? Ta oleista? Już sprawdzam. No to powinno być cały czas, że rośnie, bo to... Nie może wyświetlić, że jest gotowe do zbioru, bo tego się nie zbiera. Tak mi się wydaje. Ale już zerkam. No, cały czas, że rośnie. Ja za chwilę przyjdę. Nie muszę iść ten, dolać. Czy jechać? Na wozu. No, dobra. Ty też jedziesz? Nie, ja... pół jeszcze, nie? Aczkolwiek w sumie jak ty jedziesz, to ja też mogę jechać na leśce. Dla mnie to jest 5 sekund. Żeśmy ostatnio orali, czy nie? No. No tak, teraz no. Trzeba będzie pewnie orać. Nie! Ostatnio żeśmy właśnie orali, przy ostatnim graniu. Czemu tylko na jednym polu jest rzepak? Bo chyba za późno ci powiedziałem, żeby posadzić na 15 i już poszła soja. A dopiero potem skapnąłem się, żeby sadzić teraz na 15 i na 14 rzepak, bo ty tam kosisz, nie? A ty możesz spokojnie jechać 10 na godzinę. 59 ton ma naczepa do ciężarówki. Tego mana. Właśnie się zastanawiałem, wiesz, ale... Popatrzyłem też na moc, nie? Właśnie ten ma moc większą. No, ten amerykański ma najlepszą, nie? Żółty. 535 koni, nie? Tylko, że kurde, no... Ja bym wolał mana, nie? Tylko, że cholera, nie można silnika lepszego dać sobie.
Nie wiadomo, czy wiesz, czy man będzie. Czy uciągnie, nie? 480 koni. Tylko, że man fajniej wygląda, zgrabniej. I bardziej terenowo, nie? Kurde, tu już soja zaczyna spadać. Ale jeszcze jakby wyrosło, to byśmy sprzedali po tej cenie. Bo jest dobra cena. Rzepak się jeszcze utrzymuje, zresztą w ten bakery rośnie. Come on, jest! What the fuck, najpierw musisz rozłożyć... Co? Aha, bo żeś mi złożył. Już patrzę. Nie, nie trzeba. Rzepak, tu miałem tam zerknąć. Aha, jeszcze chwilę musimy poczekać, bo w Denton bakery rośnie dobrze i nie wiem, czy nie będzie więcej. Myślę, że możesz przyspieszyć czas. Już. Możesz ten siewnik zabrać z pola. A, czekaj, bo ja muszę... czekaj, bo jest 1666. Kurde, i to leci w dół. Muszę lecieć pociągiem, szybko sprzedać soję. Będziemy to myśleć. Na 24. Ten, soję, bo i tak musimy wyniki zobaczyć. A, no, 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 tak. Dobra, sprzedaję tą soję, którą my mamy. 30, prawie 7 tysięcy dostaliśmy. Muszę przyspieszyć i patrzeć na ceny rzepaku, gdzie to w końcu będziemy sprzedawać. W Denton Bakery. 1282, tak, cena stoi. Dobra, no to sprzedaję. Jest w miarę dobra cena. 18,5 tysia. Ty! No. W promocji jest naczepa. 15% do ciężarówki. Może warto ją kupić? Właśnie nie, no jeszcze nie, bo... niczym innym ją nie pociągniemy jak ciężarówką. A teraz zbieramy na kombajn, potem na drugi traktor i dopiero wtedy... Aha. Na ten, a cholera, nie wiem, ile byśmy za nią musieli płacić. Rozumiesz? Możesz zobaczyć przecież. Aha, to pisze. 40 euro dziennie. Tylko? To nie jest w sumie dużo. A 15% zaoszczędzamy, nie? To co, brać ją? Możesz chyba wziąć. Bo zaoszczędzamy na pewno kilka tysięcy. A przez te... A czemu tego nie możemy ciągać tym naszym sprzętem? Bo to jest na naczepę. No to kupujesz taki ten wózek do naczep za 9 tysięcy. Gdzie on jest? Wózki do naczep jest taka kategoria. Wózki do naczep. Wózki do naczep. A, za 9 tysięcy. Ale mi się wydaje, że gdybyśmy już mieli ten... Dobra, to naczepę biorę, nie? To jest więcej niż pewne. No, natomiast... Natomiast no, ja bym tego wózka nie brał, kurde. No bo tą naszą tą i tak chyba tego nie pociągniemy, mi się wydaje. Nie wiem właśnie. Jak to będzie załadowane, to będzie kurde ciężko. Przez chwilę kosiłem 30 na godzinę. Takie mam lagi. Jak kosiłeś? Bo wiesz, bo mi się przecinało i tak jechało.
szybciej z chwilę, nie? Takie przeskoki miałem. Ale co ty kosiłeś? No koszę przecież, nie? Soję. Gdzie? Na 26. To chyba coś jest nie tak. Dlaczego? No bo... No bo... Kurde, faktycznie tutaj trzeba kosić. No bo... Zdawało mi się, że tu jeszcze raz czekamy. No to w takim razie... Źle, żeśmy wycyrklowali, no bo co, no bo w tym momencie musimy... Kurde. W tym momencie... Coś powinniśmy... Jedno wcześniej ZTN zasiać? No właśnie nie, bo jedno wcześniej to znowu już byśmy zasiali równo z tamtymi trzema. No właśnie, to chyba było okej. To kurde, to nie wiem, to w takim razie tamto też się opóźniło jakoś. Czy to się opóźniło, nie wiem, coś tutaj się napieprzyło wszystko, kurde i teraz te dwa pola w tym momencie będziemy siać, kurde, i kosić w tym samym momencie, nie? 26 i 24, no, nie bardzo. Chyba, że teraz tutaj na dużym też damy ten... No. Tą oleistą. Czyli wydłużymy o jeden. Mhm. I będzie okej wtedy, wróci wszystko do normy. I następnym razem, jak będzie coś padać i nam przeszkadzać, to zrobimy tak właśnie, że wyłączymy ten wzrost roślin. O, tu nie trzeba przypadkiem orać? Nie trzeba. A ile jest w ogóle cena za soję teraz? Fajnie, wszędzie soja leży. Jak leży? Leży po prostu z ceną, wszędzie. Bo za dużo żeśmy sprzedali. Ta. Weź jak mój kombajn, jak skończy ten pasek, to go zatrzymaj, jak możesz. I najlepiej podstaw już pod przyczepę, żeby wysypywał. Ja już lecę po drugą przyczepę. Kto tam został zablokowany? Tam, aha. No. Zwolnij. No i lecisz se dalej, gościu. Co tu robimy? Niebieskiego możesz zabrać, bo chyba skończył kosić, się siać. Ja musiałem... Muszę swój ten kombajn. Ja jednym siewnikiem musiałem tutaj przyjechać, bo... muszę wreszcie uzupełnić jeden siewnik tymi nasionami, kurde, bo cały czas jest taka... Tutaj rezerwa, ledwie co, że nawet nie ma jak pojechać samemu. Nie wiem, jak chcesz kończyć, to możemy teraz, póki nie jest czas przyspieszony. Dobra, możemy teraz. A tu zostawię jeszcze tylko ten traktor. Tam dokończmy cię i ten, i zapiszę i... No już.